upalne lipcowe popołudnie. Wypadek, do którego zmierzamy, wydarzył się na drodze z Nowego Targu do Szczawnicy. Ratowników wezwali przez telefon komórkowy świadkowie zdarzenia. Wiadomo, że zderzyły się dwa samochody osobowe. Wiadomo, że jest wielu rannych. Podobno jeden z samochodów skręcił, podczas gdy drugi próbował go na dużej prędkości wyprzedzić. Nie udało się. Staramy się dotrzeć na miejsce wypadku jak najszybciej. Musimy jednak jechać bardzo ostrożnie. Górskie drogi są kręte, wąskie i zatłoczone. Jedziemy cały czas na sygnale dźwiękowym, ostrzegając także migającymi światłami kierowców, rowerzystów i pieszych. Tak jest zawsze, gdy ratownicy otrzymują zgłoszenie o groźnym wypadku. To tutaj. Dojechaliśmy jako pierwsi. Wkrótce dotrą tu inne ambulanse i wozy straży pożarnej. Tragiczne wyprzedzanie miało chyba miejsce przy podwójnej ciągłej linii. Przed nami po prawej Ford Focus. To on został staranowany. Mariusz! Ten jest po utracie. To co? Po utracie ci pomoże. Ale odzyskał. Szans. Kierowca uderzonego samochodu właśnie odzyskał przytomność. Nie pamięta, jak doszło do wypadku. Trzeba mu założyć kołnierz usztywniający i przenieść na deskę, by uniknąć ewentualnego uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. Dobra. Artur, deska! Proszę. Dobra, dajemy deskę. Do naszą parną czy... Czekaj, to mam pomoc. Ponieważ uderzenie było tylnoboczne, w Fordzie nie otworzyła się poduszka powietrzna. Mężczyzna ma poważne obrażenia twarzoczaszki i musi natychmiast trafić do szpitala. Wojtek, spróbuj podnieść go do góry. Jedziemy do góry. Dobra, stopem do góry. I Wojtek, w twoją stronę. Czekajcie, kładziemy deskę. Tak, żeby ci się powoli. Kładziemy deskę. Powolutku. Na wszystkich rękach. Czekajcie. Powoli, jedziemy. Do siebie, nie jego. Co, ja jestem w kogo? Nie jestem. Deskę do siebie. Ale... Dobra, okej. Nie wiem, się głowę. Podobny dramat rozgrywa się po przeciwnej stronie szosy. Tam również są ranni. Pasażerowie Passata, który próbował wyprzedzić Forda, oczekują na przyjazd kolejnego ambulansu. Na razie są przy nich strażacy i lekarz. Ruch na drodze został już wstrzymany. Najważniejsze jest teraz ratowanie zdrowia i życia ofiar wypadku. Pomóc wam? Już pierwsze oględziny wykazują, że stan poszkodowanych jest poważny. Kierowca Passata leży teraz na trawie. Ma założony kołnierz usztywniający. Też był przez chwilę nieprzytomny. Kobieta ma skomplikowane złamanie prawego przedramienia. Dobra, panią na deskę. Tak, chodzimy tę deskę. Wy też jechałyście tym samym samochodem? Tak. Coś boli? Ona ma przecięte ucho. Jak już woda utleniona, to z tym poradzimy. Tylko to, nic więcej cię nie boli? Oddycha się dobrze? Ty też dobrze oddychasz? Co ci wypowiedz? Ja tylko tutaj dwa razy noszę. Dobra, więcej nie ten. Pan ten jest cięższy. Ja sam tym jadę, co to? Damy trzeci, tak? Dobra. Tutaj dwie dziewczyny też zabierzemy, bo są z tego samego auta, to już raz zniszczę. Włączy ci? Tam musi ten strzelać, nie? Nie wstawać. A cóż dzieje? Nie, to jeszcze nie da wersja. Nie, to jeszcze nie da wersja.
przodem. Ranną kobietę ratownicy delikatnie przenoszą do ambulansu. Dostanie tam środki przeciwbólowe i za kilkanaście minut znajdzie się w szpitalu, gdzie czekają operacja złamanej ręki. Lekarz podejrzewa u niego stłuczenie płuca powstałe wskutek uderzenia o kierownicę. Cały czas czuwają nad nim strażacy przeszkoleni do udzielania pierwszej pomocy. Otuchy rannemu dodają córki, które podczas wypadku nie doznały groźniejszych obrażeń. Nadjechała kolejna karetka. Wkrótce rannym mężczyzną zajmie się zespół dowodzony przez doktora Macieja Danilewicza. Nie pogorszył się stan zdrowia żadnej z pozostałych osób. Panią tutaj, a dziewczyny gdzie mamy? Wszystkie dziewczyny są tu, Maćku. Tu są, dobra. To chodźcie. Dziewczyny, zapraszam. Dobra, weźmiesz. Weźmiesz wszystkich? Oni są tu jeszcze. Czyli dwie osoby jeszcze, tak? Ta trójka. No dobra. Czyli wszyscy są... W sumie 7 osób, droga jest w tej chwili zatarasowana. Tutaj mamy problem, ponieważ jest w stanie go wziąć. Tu jest maska podłączona z tlenem. Trzeba na damy tleniku do oddychania, dobrze? No to właśnie dlatego też damy ten tlenik, dobrze? Pan sobie pooddycha. Niskie ciśnienie, 90. Mężczyzna jak najszybciej powinien znaleźć się w szpitalu. Dopiero zdjęcia rentgenowskie i tomografia komputerowa wykażą, czy istotnie nastąpiło uszkodzenie płuc kierowcy i czy nie będzie trzeba odessać z nich krwi. W tej kraksie ofiary byłyby dużo poważniejsze, gdyby nie klasa pojazdów. Oba wozy miały wzmocnione progi, rozbudowane systemy bezpieczeństwa. Zaawansowana technologia coraz skuteczniej wspomaga pracę ratowników, ale ludzie swoim postępowaniem nie czynią jej ani trochę łatwiejszą.